Sodi, ma, nie możesz znaleźć swojej Diany. No, narzeczonej. Cześć, Dima. Cześć wszystkim, co nie cieszycie się, że mnie widzicie? Marusia, nie wierzę. Wow, Ewa wróciła. Że co? Ewa? Kev, to jakiś żart? Nic z tego nie rozumiem. Diana, nie rób głupot, nie uciekaj ze szkoły. Nie przejmuj się tą oszustką, pomożemy ci ją wypędzić ze szkoły. Dziewczyny, jak mi pomożecie? Ona jest taka bezczelna. Nie mogę jej już znieść. Dima za nią biega, dziesiąta G się ze mnie śmieje. To jakaś masakra. Ja nie mogę się tutaj uczyć, dopóki ona tutaj jest. Diana, coś wymyślimy. Poskarżmy dyrektorowi, że przychodzi do szkoły z makijażem. A jej wygląd wcale nie przypomina uczennicy. Muszą ją wyrzucić ze szkoły. Dziewczyny, ja to wszystko rozumiem, ale czy wy to widziałyście? Dyrektor nic jej nie powie. Ona zachowuje się czasami naprawdę okropnie. Diana, nie opuszczaj nas, nie damy rady bez ciebie. Dziesiąta G nas zniszczy. Tak, a ta oszustka ustali swoje zasady. Nie, dziewczyny. Ja już zdecydowałam, że nie będę się uczyć w tej szkole. Diana, może zmienisz zdanie? Diana, proszę. Nie, dziewczyny. Ja nie zmienię zdania. Nie będę już dłużej cierpieć. No i wszystko. Diana się poddała. Tak, i opuściła szkołę. Mieliśmy jedną Dianę, potem dwie Diany, a teraz znowu jedną. Czy jesteście szczęśliwi, dziesiąta G? Bądźcie sobie szczęśliwi, jeśli chcecie. Ja opuszczam tą szkołę raz na zawsze. Czy to jasne? Diana, zmień zdanie. Nie opuszczaj tej szkoły, proszę. Ta szkoła zmieni się bez ciebie. Nie, dziewczyny, powiedziałam wam już, że opuszczam to miejsce. Pa, dziewczyny. Pa, Gigi. Ja cię nie puszczę. Gigi, daj spokój. Diana, może jeszcze zmienisz zdanie. Dziewczyny, nie. Wypuśćcie mnie. Julia, co mamy zrobić? Jest nas tak mało. Dziesiąta G nie da nam spokoju. No, a co więcej, Dima też biega za tą oszustką. Chłopcy są dziwni. No i co, dziewiąta A? Lady Diana odeszła, pomachała wam na pożegnanie i koniec. Posłuchajcie, my teraz jesteśmy najfajniejsi, a wy powinnyście być posłuszne tylko nam. Jesteśmy najfajniejsi i nowa Diana też. Artem! Jaka nowa Diana? My jesteśmy szefami. Tak, i to wszystko. Gigi, chodź stąd, nie mogę patrzeć na tą dziesiątą G. Tak, Julia, zgadzam się z tobą, nasze życie będzie teraz straszne. No i tyle, chłopaki, Diana, nie chodzi już do naszej szkoły. Dima, a ty co taki radosny? Nie widzisz, że Diana naprawdę jest zła, nawet nie przyszła się pożegnać. Dima, ja jestem w szoku. Najpierw biegasz za Dianą, potem za Ewą, a teraz za klonem Diany. Chłopaki, skończcie. Zdecydowałem, że bliźniaczka Diany jest lepsza od Diany. Jasne, Dima, lepsza od Diany. Skończmy już o tym gadać. Julie i Gigi, próbowaliście przekonać Dianę, żeby została? Tak, próbowałyśmy. Ale to nic nie pomogło. Ja cię kręcę, ten klon i dziesiąta G, mam już ich dość. Tak, Dima, ciesz się, nie zobaczymy już tutaj Lady Diany. Dima, to też twoja wina. Gdybyś nie był takim zdrajcą, to Diana by mogła zostać w tej szkole. Dziewczyny, już powiedziałem chłopakom, nie potrzebuję waszych kazań, kocham nową Dianę. Dziewczyny, uspokójcie się, nie ma sensu mi nic tłumaczyć. Patrzcie na tych załamanych ludzi. Tak, odkąd Lady Diana odeszła, teraz milczą. Co tam, dziewiąta A? Dziś dyskoteka bez Lady Diany? Ale bezczelni. Odejdźmy stąd, jak najdalej. Chodźmy. Od dziesiątej G. Dziesiąta G, wiecie, gdzie jest Diana? Szukam jej, ale nie mogę nigdzie znaleźć. Co, Dima, nie możesz znaleźć swojej Diany? Narzeczonej. Cześć, Dima. Cześć wszystkim, co nie cieszycie się, że mnie widzicie? Marusia, nie wierzę. Wow, Ewa wróciła. Że co? Ewa? Kev, czy to żart? Ja nic nie rozumiem. Cześć, Diana, gdzie byłaś? Wszędzie cię szukałem. Dima, jak to gdzie byłam? Byłam zajęta. Dima, co znaczy cześć, Diana? Nie widzisz mnie? Zapomniałeś o mnie? Cześć, Ewa, fajnie, że nas odwiedzasz. Jak tam w nowej szkole? Nie, Dima, nie odwiedzam. Będę się uczyć tutaj z Dianą. Tak, połączyłyśmy siły, aby wyrzucić z tej szkoły Lady Dianę. Od tego momentu szefowe tej szkoły to my. Co? Czy one się połączyły? Wygląda na to, że będą tutaj szefowymi. Dziewczyny, nie martwcie się. Umówi się z Ewą i wszystko będzie dobrze. Artem, nie rozśmieszaj mnie. Ona cię nie chce. Zobacz na nią. Ona jest taka fajna. Przekonacie się jeszcze.
Chłopaki, nic z tego nie rozumiemy. Najpierw ten klon, a teraz Ewa wraca. Ach, to jest okropne. Nie zniesiemy ich obu. No co, dziewczyny, Diany już nie ma, to możemy stworzyć własne zasady. Dima, to nie twoje zasady, ale nasze. Nasze. Jana, musimy nawiązać kontakt z dziewczynami. Tak, chodźmy. Co, dziesiąta G, tęskniliście? Diana, pozwól mi nosić swoją torbę. Dima, ja nie mam torby, to jest torebka. No to torebkę. Nie dam. Cześć, Ewa, to było takie trudne bez ciebie. Ta Diana, która dzisiaj odeszła, była taka bezczelna. Tak, ledwo wyszłaś ze szkoły, a ona powiedziała, słuchajcie, ja jestem szefem. Spokojnie, dziewczyny, uspokójcie się. Nie będzie tu już Lady Diany. Tak, a najfajniejsi w szkole będziemy my. Ej, dziewczyny, zapomnijcie o tym. Nie będziecie tu najfajniejsze. Moja przyjaciółka Ewa i ja jesteśmy tu najfajniejsze. Czy to jasne, dziewczyny? No dobra, chodźmy na lunch. Ja dam ci moją bułkę i sok. Tak, ja też swoje oddam. Tak, Diana, ja też dam ci swój lunch. Widzisz to, Julia, Diana i Ewa ledwo przyjechały, a dziesiątak jej już jest po ich stronie. Aha, oni też chcą być fajni. Kev, co powinniśmy zrobić? Art, nie mamy wyboru, musimy też oddać swoje obiady. Dobrze, dziesiąta G, chodźmy do stołówki. No dobra, przyjmiemy was do naszego gangu. Diana, pozwól mi ponieść kurtkę. Dima, nie ma mowy, nawet mnie nie dotykaj. O rany. Art, na co czekasz? Chodźmy. Julia, czy my też powinnyśmy opuścić szkołę? Tak, Gigi, musimy coś zrobić, inaczej nie będzie można się tutaj uczyć. Dam Ewie czupa czupsy i pianki, na pewno się we mnie zakocha. No i to wszystko. Jesteśmy najfajniejsi. Jesteśmy najfajniejsi. Dima, nie rozumiem, dlaczego siedzisz. Przynieś lunch. Jasne, Ewa, już przynoszę. Ej, Dima, mi też przynieś lunch. Dobrze, Diana, już niosę. O, Jana, zapomniałyśmy im dać bułki i sok. O, tak, oczywiście. Dziękuję, Dima. Ewa, Diana, my też dajemy wam nasze bułki. Jedzcie, jedzcie. Bardzo dobrze, dziewczyny. Czy ja od tego przypadkiem nie przytyję? Ależ skąd, Diana, nie przytyjesz, jesteś najpiękniejsza. Ewa, Diana, damy wam też nasze bułki. Smacznego. Ej, chłopaki, a wy co robicie? Dajcie swoje bułki Gigi i Julie. Wyluzuj, Dima. My też chcemy się przyjaźnić z Ewą i Dianą. Cześć, Ewa, to dla ciebie. Dziękuję, Artem. Skąd wiesz, że lubię czupa czupsy i marshmallow? To proste. Wszystkie dziewczyny lubią czupa czupsy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Ewa. Dziewczyny, zostawię was na chwilę. Artem, co się dzieje? Dlaczego dajesz Ewie czupa czupsy i pianki marshmallow? Chcesz być wyjątkowy? O co ci chodzi? Powiedziałem, że lubię Ewę. Umówię się z nią. No dobrze, umów się z nią, ale pamiętaj, musimy zrobić wszystko, aby stać się tutaj najfajniejszymi. Jana, spokojnie, będziesz fajna. Umówię się z Ewą i wszyscy będą nas się bać. Zgadza się, Artem. Jestem taka pełna. Tak, ja też. Tak, Dima jest takim zdrajcą. Tak, Dima, zdradziłeś naszą Lady Dianę i zamieniłeś ją za tę oszustkę. Dima, ja nie rozumiem, co one tam mówią? Słuchaj, mam gdzieś, co inni sobie o mnie myślą. Dziewczyny, zapomniałyście, kto jest szefem w tej szkole? Słuchajcie, szefowe, nam rozkazywać nie będziecie. Tak, nie będziecie. Dziewczyny, czy wy nie rozumiecie, że w naszej szkole rządzą Diana i Ewa? Artem! Moja torba! Kev, biegnijmy! Ewa! Zwaliłam to, Marusia. Nasza banda się rozpada. Co zrobisz? Artem kocha tą Ewę. Art, otwórz drzwi. Artem, otwórz drzwi. Tak, Artem. Artem, otwórz drzwi. Oddaj mi moją torbę. Nie otworzę. Dam torbę tylko Ewie. Co on powiedział? Powiedział, że wyrzuci torbę przez okno. Skąd? Co jest nie tak? Powiedział, że dają tylko Ewie. Poczekajcie, poproszę go, żeby otworzył drzwi. Artem, otwórz, wejdę po torbę. Otworzę, ale masz wejść sama. Okej, Artem, wejdę sama. Zostańcie tutaj wszyscy. Artem, to ja tu rządzę. Dlaczego mi zabrałeś torbę? Ewo, lubię cię. Nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Co? Oszalałeś. Mówię poważnie. Oto twoja torba. Proszę. Wiesz, Artem, nie jesteś taki zły. Naprawdę? Możemy być parą? Poczekaj. Dima spotyka się z Dianą, chłopcy z 9A są przegrani. Okej, Artem, będziemy parą. Naprawdę? Tak, jasne. Słuchajcie mnie wszyscy, ja i Ewa jesteśmy parą. Co ja słyszę? To miłe, ja spotykam się z Dianą, a Artem z Ewą. Słuchaj, to dobry pomysł, będziemy najfajniejszymi parami w szkole.
Ja też tak uważam. Słyszałeś, Kev? Idź i powiedz wszystkim w szkole, że ja i Ewa jesteśmy parą. Powiedz, że Diana i ja jesteśmy parą. Mhm. Aha, i po co biegłem po tą torbę? No i co? Czy Artem oddał torbę Ewy? Chciałabym, żeby wyrzucił jej torbę za okno, a Ewa pobiegła za nią i nie wróciła. Słuchajcie, nie wyrzucili jej przez okno. Mamy dwie fajne pary w szkole. Dwie fajne pary? Jakie pary? Niemożliwe. Kev, o czym ty mówisz? Słuchajcie mnie uważnie. Teraz mówię do wszystkich, że Dima i ja jesteśmy parą. Tak, jesteśmy parą. Ewa i ja też się spotykamy. Czy to jasne? Aha, nasz gang jest rozbity. Marusia, ja to widzę. Musimy sprowadzić z powrotem Dianę. Tak, Julia, musimy to zrobić. Dziewczyny, pomogę wam. Dziewczyny, ja też pomogę. Chodźmy. Proszę, pomóżcie nam sprowadzić Dianę z powrotem do szkoły. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Zrobimy wszystko, żeby Diana wróciła do szkoły. Tak! Dawajcie piątkę. No i co, 10G? Jesteście szczęśliwi? Co, 10G? Jesteście szczęśliwi? Spokojnie, dziewczyny. Lady Diana... ups. No co? Czy Artem dał Ewie...